Witam wszystkich, zapraszam na zestaw kamery samochodowej. W sumie w zestawie są dwie kamery, bo jedna to jest rejestrator wideo z przodu, a druga jest rejestratorem z tyłu, przy okazji działa jako kamera cofania. Zestaw jest opakowany w ładne pudełko. Firma dość znana, Blow. To jest oczywiście Chińczyk, ale importowany przez znaną firmę do Polski. Po otwarciu pudełka mamy w zestawie instrukcję, gwarancję, oczywiście paragon czy fakturę, w zależności kto co kupił. Kamerka jest zapakowana w foliowy woreczek, tu akurat ona była włączona, dokładnie włączony w niej czujnik ruchu. Ma 8 stref i jeżeli jest ruch, to ona automatycznie się włącza i zaczyna nagrywać. Kamerka wykonana jest dość dobrze. W skale od 1 do 10 wykonanie kamery na 6. Jeżeli chodzi o zewnętrzną. Jeżeli chodzi o przyssawkę, ten uchwyt, to jeszcze jest tutaj ładowarka samochodowa, standardowa. Każda ładowarka samochodowa z napięciem 5V wyjściowym będzie pasować do tej kamerki. Do uchwytu jeszcze wrócimy. Oczywiście jeszcze jest kamerka właśnie do montażu z tyłu. Kamerka ma też podświetlenie nocne. Kamera z przodu ma i to z tyłu też ma 4 diody LED. Kamera wykonana jest bardzo dobrze. O dziwo ma też bardzo dobry obraz, który później pokażemy. Jest to kablowanie 5 metrów. Kamerka do tego kablowania łączy się taką szybko złączką, więc nie trzeba cały czas ją ze sobą w samochodzie przeciągać przez instalację. Tylko podłączamy kamerkę, potem szybko złączkę i do zestawów z przodu. Są w zestawie też śrubki, nalepki. Oto właśnie szybko złączka. Podłączamy kamerę do okablowania. I to wszystko działa, czyli montując w samochodzie nie będziemy musieli przepychać kabla razem z kamerą. To dość dobre rozwiązanie. Kamerkę podłączamy do uchwytu, do przyssawki, wsuwając, tak jak właśnie pokazane. Trzeba mocno docisnąć, bo kamera potrafi od wibracji się wysunąć i odpaść, ale to kółeczko, które jest przy przyssawce, to wykonanie jest takie sobie, bo jak mocniej dociskamy, obracając, to potrafi wyskoczyć i od nowa trzeba dokręcać. Od spodu kamerka ma 5 przycisków. Menu, to zatwierdzenie OK, tryb, wybór przód, tył i przycisk do załączania. Jak odpalimy kamerkę i wejdziemy w tryb menu, to zaczynamy od wyboru rozdzielczości. Mamy albo 1080p, albo 720p. Czyli albo Full HD, albo Full HD pełne. HD albo Full HD. Potem mamy możliwość zmian rozdzielczości zdjęć od 5 milionów pikseli do 12. Pętla wideo od minuty do 5 minut. Czujnik ruchu albo włączamy, albo wyłączamy. To jest czujnik ruchu, jeżeli wykrywa kamerę, czy ktoś się rusza, to wtedy zaczyna nagrywać.
Balans wilny automatyczny, światło słoneczne, pochmurne lub lampa żarowa. Najlepiej automat ustawić. Kontrast od 0 do 3. W zupełności wystarczy 0. Ekspozycja od 0 do plus 1. Zostawiamy. Boot wideo to jest przyspieszenie jakości. Potem jest ochrona ekranu. On się wyłącza, żeby nie musiał świecić. Dźwięk, wykrywanie ruchu, bo to jest właśnie od 2G do 8G, to jest czułość, kiedy na parkingu stoi samochód i ktoś uderzy w samochód, to się załącza i zaczyna nagrywać. Potem opóźnienie wyłączenia, można zrobić, żeby kamerka się włączyła, jeżeli nic nie nagrywa, od minuty do 5 minut. Oczywiście mamy też wybór języka, datę. Tu zaznaczamy, czy data ma się wyświetlić na nagraniu, czy nie. No i na końcu mamy format, jak nową kartę microSD włożymy, to warto ją sformatować, żeby pasowało idealnie do kamery. Te nagrania później nie zniknęły. Potem mamy przywrócenie ustawień fabrycznych i wersję oprogramowania, bo kamerkę można aktualizować. To jest nagranie właśnie z tej malutkiej kamery z tyłu. Jakość obrazu jest też Full HD. W pomieszczeniu było dość ciemno, ale jakość naprawdę jest, jak w tej cenie, bardzo dobra na tą tylną kamerkę. Jako kamerka cofania to jest bardzo dobra. W nowym filmie zobaczymy, jak to będzie wyglądało w samochodzie, kiedy będziemy cofali, bo cały montaż będę też nagrywał. To jest obraz z kamery z przodu w pochmurny dzień. Widoczność jest całkiem przyzwoita. Tablice rejestracyjne widać z odległości 2-3 metrów. Dalej już nie widać. Jeżeli chodzi o wieczór, to będzie w przyszłym nagraniu. Tutaj będzie widać nagranie, kiedy będzie świeciło słońce. Obraz nie jest od odbić słonecznych zaślepiony. Bardzo dobrze kontrastuje, dobrze wystawia ostrość. No, dwie kamery w cenie 100 zł z możliwością kamery cofania. Myślę, że to jest bardzo dobry zakup. Jeden z lepszych w tej chwili na rynku i zdecydowanie polecam dla wszystkich. Dziękuję, pozdrawiam, subskrybujcie mnie.